Szanowni widzowie, witajcie w programie Tygrys Mówi Show! Dziś mam nie lada gratkę dla wszystkich miłośników szpiegowskich historii. Udało mi się zaprosić na rozmowę Jamesa Bonda Polskiego Teatru Lalek. Oto on, agent specjalny List 000. Właśnie zdradził pan mój tajny pseudonim, pod którym ukrywałem się od kilku lat. Aż z nerwów okular mi klekocze. Myślałem, że mówił pan przed programem, że to fajny, a nie tajny pseudonim. Zdemaskował mnie pan na oczach innych lalek. Czy wie pan, jakie mogą być tego konsekwencje? Zgaduję, że nie za miłe. Nie za miłe. Czym pan się zajmujesz? Dziennikarstwem lalkowym i graniem w teatrze. A jakie charaktery pan grasz? No, raczej dobrych bohaterów. No to po co panu te paski? Paski to można mieć na piżamie albo na stroju więziennym. Ależ panie lisie, wszystkie tygrysy mają paski. No, może poza Tygrysem Pietrkiem. A kim jest agent Pietrek? Ale to nie żaden agent. To bohater z przedstawienia. Czy mówi pan prawdę? Proszę spojrzeć mi głęboko w oczy. Nie da się. Pan ma okulary. Bo jestem tajnym agentem. A ja jestem fajnym gospodarzem tego programu. I umówiłem się z panem na fajny wywiad. A wyszło fajne przesłuchanie. Misja skończona. Żegnam. Program też. Ja również już się pożegnam. Cześć!